Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale. Jest to materiał informacyjny, można powiedzieć taki pre-update czerwcowy. Musiałem się upewnić, że o dobrym miesiącu chcę powiedzieć. Moi drodzy, słuchajcie, co się ostatnio, też może nie tyle co ostatnio, ale podziało bądź też zadziało. Otóż powiem tak, mianowicie mam dla was przesłane materiały do 1 czerwca włącznie, a jako że materiał ten nagrywam 19 maja, godzina 12.03 jest w tej chwili, kiedy to nagrywam, za jakąś niecałą godzinę wychodzę, idę do pracy i nie wracam przez najbliższe dwa dni. Znaczy się, no wracam, jutro też idę i wracam, w sobotę idę do roboty na godzinę 14, wracam w niedzielę o 15, ale nie o tym. Moi drodzy, słuchajcie, co się będzie działo, czy też pokazywało u mnie na kanale w najbliższym czasie. Przede wszystkim co mam do nagrania właściwie, bo tego bym chciał zacząć. Do nagrania mam dla was tak naprawdę końcówkę obławy Rządów Ognia z gry The Division 2. To jest jedna rzecz. Do przesłania zostały mi jeszcze dwa materiały, które prawdopodobnie w momencie, kiedy wy to oglądacie, to one już zostały przesłane i pojawią się chyba bodajże około być może 2 czerwca. Ale czy tak będzie, to chociaż nie, prawdopodobnie tak, 2 czerwca się pojawią. Jeden i prawdopodobnie też drugi. Jeden, który trwa około 3 minut i drugi, który trwa minut 11 dokładnie. I potem będę zabierał się za nagrywanie materiału właśnie z The Division 2. I przy okazji, co też z tym, dlaczego przesyłaniem będą dwa filmy jednego dnia. Jeden 3-minutowy o godzinie 10 i drugi 11-minutowy, ale o godzinie 15. I wiąże się to też mniej więcej z tym, że czas publikowania materiałów się zmieni. Z racji tego, że będzie wchodził czerwiec, no to też wiadomo, większość ludzi, osób będzie sobie wyjeżdżała albo zaczynała sobie powoli planować, albo już zaplanowała, albo tam cokolwiek, jakieś wyjazdy. To też, że tak powiem, wychodząc naprzeciw. Tak więc, jeżeli ktoś chodzi do szkoły, chodzi, nie wiem, do pracy czy studia, niech napisze komentarz w stylu nie wiem, 2 plus 2 równa się 10. Taki komentarz napiszcie. Wiadomo, jest to nieprawda, że 2 plus 2 równa się 10, tylko równa się 23. Więc lecimy dalej. Otóż, jako że jest zmiana, no to mniej więcej właśnie około 3, być może, chociaż prawdopodobnie właśnie 3, od mniej więcej 3 czerwca materiały będą się pojawiały około godziny 15. Właściwie planuję, żeby się pojawiały tak właśnie o tej godzinie 15, bo 10 to jest taka godzina, gdzie ludzie albo są w szkołach, albo w pracy i albo sobie dodadzą na przykład do materiału w stylu do tej całej listy do obejrzenia i albo zapominają, czy tam przesuwają, więc dlatego też materiały będą się pojawiały około godziny 15, może nawet później. Ale na pewno postaram, jeżeli to będą takie krótkie materiały, do 3 minut powiedzmy, czy tam do 5 minut, nie, do 3 minut, jeżeli materiał jest dłuższy niż 3 minuty, no to będzie jeden, jeżeli jest krótszy niż 3 minuty, no to będą wtedy w tym dniu, przynajmniej postaram się, żeby owego dnia były dwa materiały. Konsolo, zamknij się. Dziękuję. Dalej, jako że
z tym nagrywaniem. Chciałbym do tego tematu powrócić, bo tak skoczyłem z tematu na temat, nie kończąc tego pierwszego. Otóż, jak przed chwilą powiedziałem, do nagrania mam dla Was jeszcze jeden materiał. Nie, nie jeden materiał. Więcej niż jeden materiał. No ale w każdym bądź razie, do nagrania mam dla Was trochę jeszcze, no, skończenie tej obławy w The Division 2 sezonu 11. Jak nagram już tą obławę i jeszcze jeden materiał z The Division 2, no to wtedy ta gra na jakiś czas zostanie, może nie tyle co przeze mnie porzucona, ale odstawiona, że tak powiem, na bok. Jak będę miał, jak już skończę nagrywać The Division 2, zabieram się za nagrywanie materiałów z przeładowania sezonu trzeciego do Call of Duty Modern Warfare 2 2022. Bo też trochę materiałów z tego, tak czy siak, będę chciał nagrać. Trochę tego się pojawiło. Kolejna rzecz jest taka, że w następnej kolejności być może pojawią się materiały właściwie z gry, która można powiedzieć u mnie niejako też na początku istnienia tego kanału dość, może nie tyle co srogo, ale dość często pojawiała się na kanale. Chodzi tutaj przede wszystkim o World of Tanks Console. Więc to tam są ile? Je mam raz, dwa, trzy, cztery, chyba bodajże z pięć materiałów, które bym chciał nagrać, pięć pojazdów. Czy się uda? No chciałbym, ale wiecie, różnie z tym może być i prawdopodobnie też będę chciał nagrać jeden materiał z World of Warships Legends. Więc tak to się będzie. Na ten moment to są wszystkie rzeczy, które bym chciał nagrać, ale czy na pewno? Ale czy na pewno? Tego nie wiem, czy na pewno. Więc sprawdźmy. Ostatnio ze Sniper Elite 5, tutaj coś mam? No nie, na razie czekamy na kolejną zawartość. Bo zawartość, którą tam ograłem, więc jest, mam, że tak powiem, odhaczone. Mam jeszcze jeden materiał do nagrania. Wbiłem dzisiaj, czyli 19 maja, około godziny, przed godziną chyba nawet 9. Z wyzwania z trybu zombie z Call of Duty Vanguard sezonu pierwszego, więc to też będę chciał nagrać i być może w następnej kolejności też co jakiś czas będę Was może nie tyle co informował, ale prezentował to, co, że tak powiem, sobie no zakupiłem. O, to dokładnie chciałem powiedzieć. Mianowicie, prawdopodobnie jakoś w przyszłym miesiącu, czyli w czerwcu, pojawią się materiały z Assassin's Creed Valhalla i Call of Duty Ghosts w wersji na Xboxa One. Ponieważ ja jestem fanem Call of Duty i mam Call of Duty Ghosts w wersji na Xboxa 360 oraz na Xboxa One, to też no, wersję na Xboxa One się będę pokazywał. A jak już jesteśmy przy Xboxie 360, tak też chcę Was poinformować, że ostatnio coś, nie wiedzieć dlaczego, ale jako że mój napęd w Xboxie One działa, co jest w ogóle chore, ponieważ jest lista gier, które mają wsteczną kompatybilność, tylko problem polega na tym, że moja konsola i mój napęd nie czyta gier, które mam na Xboxie w wersji pudełkowej na Xboxie 360. Ale co ciekawe, wszystkie gry płytowe, które mam w wersji
pudełkowej na Xboxa One napęd jak najbardziej czyta. Nie wiem z czego to wynika, ale powiem tak, odpalałem gry na Xboxie 360, pudełkowe, wszystkie chodziły, wszystkie płyty. Co jest tym, co jest tym spowodowane? Nie mam zielonego pojęcia, odpowiem. Więc to jest też taka mała jedna informacja, przez co, że tak powiem, musiałem. No. Zakupiłem sobie Call of Duty Black Ops 2 w wersji cyfrowej za 65 zł i 70 groszy. Tak więc mam wersję cyfrową Black Opsa, jeszcze w sumie mógłbym zainstalować pierwszego Black Opsa, ale ten pierwszy Black Ops jest w wersji angielskiej, a ja mam dodatki w języku polskim, więc te dodatki w języku polskim nie są zgodne z wersją cyfrową, która jest po angielsku. To logiczne przecież. Więc co mogę na to poradzić? Kurwa, nie wiem co mogę na to poradzić. Tyle i tyle odpowiem. Wracając, moi drodzy, do tego co jeszcze chciałem wam powiedzieć i przekazać. Mianowicie o materiałach, które będę z tytułów i gier, które będę nagrywał, już wam powiedziałem. Daty publikowania też wam powiedziałem. Chyba praktycznie wszystko, co chciałem wam przekazać, przekazałem. A nie, przepraszam, jeszcze nie wszystko. Są jeszcze dwie rzeczy, które bym chciał wam przekazać. Ty, może nawet wyrobię się w 15 minut. To byłby sukces. Ale kto wie, bo jak ja się rozgadam, to z tym jest różnie. A więc, moi drodzy. A więc idziemy dalej. I sprawa wygląda w ten sposób, że mam w tym momencie, zaplanowałem sobie co jakiś czas, na pewno przez jakiś czas będę sobie, że tak powiem, tą sprawę związaną z tym swoim maksowaniem tytułów i tak dalej, na razie odłożyłem na bok. Z racji tego, że pierwszy tytuł, który będę chciał wymaksować, to jest jebane Call of Duty Black Ops 3 kampania. A jako, że ja jestem osobą, która nie zrobi czegoś, nie zrobi, tak jak sobie na początku, że tak powiem, to wymarzyła, no to później ruszyć z tym jest ciężko. Mianowicie, o ile kampanię Black Opsa... Zamknąć się! Dziękuję. O ile kampanię Black Opsa 3 przeszedłem na realistycznym samotnie, tak, są jeszcze dwa wyzwania związane z poziomem realistycznym i jedno związane z poziomem weteran. Jeżeli chodzi o poziom realistyczny, najpierw bym się chciał na tym skupić. Jest to przejście na... Wyleciało mi z głowy w tej chwili. Jest to symulacji bojowej. Czyli takiej wirtualnej rzeczywistości w grze. Czyli taka gra w grze. No tak można by mniej więcej to określić. Symulację bojową. Że niby giniemy, ale jednak nie giniemy, bo zaczynamy od nowa. Znaczy się nasza postać wychodzi z tej symulacji bojowej i może do niej wejść. Powtórzyć. W każdym bądź razie wyzwanie polega na tym, żeby ukończyć 15 rund czy tam fal na symulacji bojowej na poziomie realistycznym i do tego potrzebuje jednej osoby i też być może uda się to wykonać jakoś. Mamy czerwiec, mamy czerwiec. Mamy końcówkę maja. Jest czerwiec, lipiec, być może jakoś w sierpniu się to uda zrobić. I być może również drugie wyzwanie uda mi się zrobić, mianowicie ukończyć grę na weteranie, ani razu nie umierając, czyli wyzwanie polega na tym, żeby przejść przynajmniej raz każdą misję kampanii, nie ginąc, nie powtarzając od punktu kontrolnego. Co to oznacza? To oznacza, że
Nie możesz zginąć ani razu, przechodząc misję na poziomie trudności weteran. I o ile ja WW2, Call of Duty WW2, ja przeszedłem na weteranie nie wiem ile razy, z najróżniejszymi, że tak powiem, wyzwaniami, które sam sobie przed sobą postawiłem, typu ani razu nie przeładuj żadnej broni, albo skończyła się wystrzeliłeś jeden magazynek, no to przykro mi, musisz podnieść broń z ziemi. Nie możesz przy tym przeładować, nawet jeżeli jest tam jeden nabój, albo przejść całą kampanię ani razu nie umierając. Jeżeli w którejś misji, nie wiem, powiedzmy tam 6. czy 7. zginąłem, no to zaczynam całą kampanię od nowa. Albo przejść grę tylko i wyłącznie korzystając nie korzystając z przyrządów celowniczych, no, z pewnymi wyjątkami, bo nie zawsze się to dało, czy też chociażby przejść całą misję nie używając granatów, co w niektórych momentach no po prostu się nie dało, ale tak czy siak całkiem cały. Nawet zdałem sobie założenie, że nie mogę odrzucić nawet jednego granatu. No chyba, że było to no, wymuszone. Więc mniej więcej w ten sposób. I przejście Black Opsa 3 na weteranie nie umierając. Mój Boże, to przecież to jest... Powiem tak, przeszedłem World at War na weteranie. I wiecie co wam powiem? Nie wiem, czy czasem nie jest... Na początku myślałem, że World at War to jest najtrudniejsza odsłona serii na weteranie, ale kurwa, chyba się myliłem. Treyarch podniósł poprzeczkę jeszcze bardziej za sprawą Black Ops 3, które w mojej opinii, to jest tylko i wyłącznie moja osobista, personalna, subiektywna opinia? Chyba subiektywna, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Która jest moją tylko i wyłącznie subiektywną opinią. Że Black Ops 3, jeśli chodzi o wszystkie odsłony Call of Duty, dla mnie jest najgorszą odsłoną, jaka w ogóle powstała. Nie wiem, co myślało Treyarch, wydając Black Ops 3, kurwa, nawet nie wiem, czy ono w ogóle myślało, ale... Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Więc, no... kontynuując, to są takie dwa wyzwania najważniejsze, które będę chciał zrobić, ale jak mówię, być może uda się to zrobić w sierpniu, ale czy tak się uda, to nie wiem. Natomiast do tego czasu na pewno trochę będę chciał przegrać w... przegrać, jak to brzmi, to będę chciał trochę przegrać. Będę chciał pograć chociażby w Vanguard, to jest raz, dwa, Modern Warfare i trzy, Black Ops Cold War. Może zacznę od Vanguard. Jako, że w Vanguardzie tam trochę jest tych wyzwań w zombiakach, które tak czy siak bym chciał zrobić, ale jako, że ja jestem taką osobą, że jak odblokuję sobie 10 wizytówek, ja sobie ustawiam jako ulubione, pyk, lecimy, proszę bardzo, patrzcie, kłaniajcie się narody, wyzwania sezonu pierwszego, ba ba bam. Na przykład, nie wiem, jeden dzień gram z taką wizytówką, drugi dzień z taką i taką, później znowu robię kolejne 10 wyzwań w zombiakach, daję jako ulubione i lecimy z tematem dalej. Więc tak to u mnie jest. Jeśli chodzi o Modern Warfare, no to tutaj mam wyzwania chociażby z Warzone Caldera. Z racji tego, że zakupiłem sobie pakiet, właściwie dwa pakiety operatorów. Mace'a oraz Gaza. Pakiet operatora Gaza zawiera operację, zawiera misję, w trakcie której są trzy zadania polegające, które trzeba zrobić w Call of Duty Warzone. Pierwsze zadanie jest to trzy razy wygrać walkę w Gułagu. Drugie to jest zabić 5 wrogów bronią legendarną. Trzecie zadanie, trzeba wezwać 15 serii zabójstw. I
Czwarte zadanie polega na tym, żeby 7 razy wykonać kontrakt w Warzone. O, i powiem tak, o ile pierwsze, trzecie i czwarte zadanie tej misji nie są jakieś trudne, tak, drugie, czyli 5 razy zabij wroga legendarną bronią, no tutaj może być ciężko, bo tak naprawdę legendarna broń jest tylko i wyłącznie wtedy, która nam wypadnie z przeciwnika, który ową legendarną broń posiada. I jeszcze musicie przeciwnika tą bronią zabić. Więc to nie jest tak, że weźmiecie sobie legendarną broń, wy stworzycie. Nie, nie, nie. Musicie zabić z legendarnej broni, która jest w grze i nie możecie zabić używając innej. Znaczy się, możecie osłabić czy obić typa. Ale on nie może zginąć, kiedy wy używacie swojej broni, tylko musicie zabić go bronią legendarną. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli nie, no to chuj, trudno! Najwyżej sobie film cofniecie. I odsłuchacie tego, co. No. Więc to są tak naprawdę jedno zadanie związane właśnie z Modern Warfare. Chociaż też prawdopodobnie jeszcze w Modern Warfare będę chciał sobie zakupić pakiet operatora Ronina, Talona, kto tam jeszcze jest, Soap, czy też Soap i Nikto, jeszcze jest Nikto, no, dlatego też nie ma wszystkich operatorów, jako że tych operatorów jeszcze nie mam, to nie jestem w stanie, że tak powiem, to co zaprezentować wam do tego, co chociażby jest już na kanale w Call of Duty Vanguard oraz Black Ops Cold War, czyli chociażby wszystkich operatorów, tą całą gotowość, odzywki i tak dalej, tego nie jestem w stanie zaprezentować wam z prostego powodu, no bo nie mam wszystkich operatorów, tak? I tyle. Jak będę tych wszystkich operatorów miał, to wtedy owy materiał nagram. No ale trochę czasu minąć musi. I jeśli chodzi o Black Ops Cold War i tutaj Vanguarda, no to też będę wbijał sobie, przynajmniej jeśli chodzi o Black Ops Cold War, będę wbijał tych. Tam milion zombiaków, czy tam 999 999 zombiaków trzeba ubić, albo równy milion zombiaków, więc do tego też na pewno w pierwszej kolejności będę chciał zrobić właśnie Black Ops Cold War, tryb zombie, i będę sobie też tam grał tymi wszystkimi schematami w trybie zombie. No i potem, czy jak się uda wbić 2500, a jeszcze chyba w Black Opsie Cold War być może, chociaż tego pewny nie jestem, chociaż może się nawet uda. Przed Vanguardem byłoby, może nie wiem, nie tyle co dobre, co bardziej złe, z racji tego, że no, z racji tego, że po prostu TPD poszłyby tak naprawdę na zmarnowanie. Chociaż z drugiej strony, mając poziom 2500, mogę wam powiedzieć szczerze, że tak czy siak jestem, bądź co bądź jednak, to usatysfakcjonowany tym, że po prostu to, tak powiem, mam wbitą tą rangę, tak? Więc tyle. Dobra, to wszystko? Tak, chyba wszystko. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdecznie za obejrzenie, za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale. Prawdopodobnie z, nie wiem, albo Call of Duty Modern Warfare 2, albo tam z The Division już, jeszcze nie wiem. Tyle, dzięki serdeczne, trzymajcie się i cześć. Ja pierdzielę 24 minuty, a nie obić 15.